Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Bartosz Brzyski, a ze mną są goście. Marcin Makowski, Tygodnik Wprost, ale też publicysta Klubu Jagiellońskiego. Cześć Marcinie. Cześć. I prezes Klubu Jagiellońskiego, Paweł Musiałek. Cześć Pawle. Cześć. No Spotykamy się w takim ekstraordynaryjnym trybie, dlatego że no, wydarzenie jest jednak dość... Istotne, dalekosiężne, bo po ośmiu latach Zjednoczona Prawica prawdopodobnie oddaje władzę, będzie mieć nową większość. Chciałem więc na szybko trochę podyskutować o tym, jak się jako szeroko pojęta prawica. Czy komentariat skojarzony jakoś z prawicą, z tym czujecie? Chyba mogę tak zaryzykować taki opis. Nie dlatego, że z jednej strony można powiedzieć, że jest jakaś stypa po tych rządach prawicowych, z drugiej strony, może też w jakiś sensie oddech ulgi, dlatego że wydawało się, że ten obóz jest w dużej mierze już wypalony, zanim przejdę do odczytania jeszcze tych podziałów mandatów, procentów żebyśmy mieli wszystko na świeżo to chciałem Was zapytać czy po pierwsze to jest dla Was jakaś szokująca informacja a po drugie jak odczytujecie też nastroje właśnie po tej prawej stronie czy jest już takie oddech ulgi, czy wielki zawód na początku Marcinie ja chciałem zapytać Ciebie Wiesz co, myślę, że nie ma yy, przesadnego szoku, bo już od dłuższego czasu, jeżeli ktoś czytał sondaże z uwagą, a nie ulegał partyjnym narracjom, mógł się spodziewać, że samodzielne rządy Zjednoczonej Prawicy są raczej political fiction, bo musiałyby się wydarzyć, wydarzyć dwie rzeczy, które no, na przykład jak rozmawiałem z Patrykiem Jakim, który jest w sztabie, był w sztabie yy, Zjednoczonej Prawicy, to on, on właśnie suflował taką wersję czwórka z przodu i trzecia droga nie wchodzi. No to... to Naprawdę, gdyby w STS-ie ktoś tak chciał obstawić, to, to miałby kurs powyżej 10. No więc, kiedy, kiedy się, że tak powiem, wyciągnęło głowę z narracji politycznych, a odwróciło ją w kierunku rzeczywistości. No to, to nikt nie mógł być zaskoczony tym, że Prawo i Sprawiedliwość oddaje władzę. No, naprawdę było to raczej do przewidzenia. Natomiast jest jakaś taka pustka jest poczucie niewykorzystanej szansy i tego, że prawica, która została albo wzięta. Na zakładnika albo gdzieś częściowo z własnej woli się podpijała pod obóz prawa i sprawiedliwości, który jest szerszy i niekoniecznie zawsze prawicowy, czasami jest socjalny, czasami socjalistyczny, innym razem jest populistyczny. No ale z dobrodziejstwem inwentarza została prawica polska afiliowana do prawa i sprawiedliwości. No jest takie poczucie bólu fantomowego po tym, co mogłoby być, gdyby, gdyby prawo i sprawiedliwość nie rzucało się bez głowy na takie tematy jak Sądy, jak, jak spór z Unią Europejską, który zaowocował brakiem środków z KPO. No i pojawiło się już takie pytanie w mediach społecznościowych, czy gdyby nie tych kilka rzeczy, z których w sumie nic nie wyniknęło dla, dla prawicy jako takiej, m.in. E, zaostrzenie prawa e, aborcyjnego, to czy dzisiaj mielibyśmy trzecią kadencję, moglibyśmy sobie myśleć o budowaniu elektrowni jądrowych i CPK i jakiejś podmiotowej grze z Niemcami. Czy teraz będziemy mieć odwrót, antytezę tych rządów, prawdopodobnie za jakiś czas liberalizację prawa aborcyjnego no i, i, i wiele takich projektów infrastrukturalnych, które są ponadpartyjne, jak sądzę, może po prostu zostać zatrzymanych. No i to jest dzisiaj takie uczucie, które i mi towarzyszy i, i z tego, co widzę, takiej bardziej racjonalnej prawicy, konserwatystom, znaczy poczucie niewykorzystanej szansy i utraty czegoś, co być może zawsze było iluzją, ale można byłoby to teoretycznie zrobić lepiej. a Pis po prostu nie dowiózł, bo stał się partią intelektualnie wyjałowioną, o czym pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać. Tak, to Paweł, tym przed wyborami tuż pisałeś taki tekst, w którym opisywałeś dwie siły, które cię jakoś rozrywają. Z jednej strony no, irytację, czy, czy jakieś rozczarowanie tą stroną instytucjonalną. Rządów Zjednoczonej Prawicy, z drugiej strony jednak wahałeś się z powodu właśnie tej, tego żalu, że może dojść do, do, do przejścia w stronę taką bardziej polityki liberalnej, czy, czy liberalną, czy, czy, czy lewicową. Więc zastanawiam się, jak po tych wyborach i po tych wynikach czujesz się ze swoimi refleksjami, które opisałeś na łamach klubu przedwyborczo. Ja przynajmniej szczerze, że mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony jest tak, że prawica oddaje władzę, przyjmuje koalicja złożona z partii lewicowo-liberalnych, partii, które proponują pewną narrację czy pewien program. Wobec których moje podejście jest ale jednak z dużą domieszką krytycyzmu, dlatego że jednak uważam, że w Polsce i w tym tekście, o którym wspomniałeś, to zarysowałem dość, dość klarownie. Spodziewam się po prostu antykonserwatywnej rewolucji w Polsce, instytucjonalnej, legislacyjnej oczywiście to w jaki sposób to się przełoży na rzeczywistość, to jest jeszcze inna, inna para kaloszy, no bo zawsze te procesy społeczne od polityki jednak są jakoś tam delikatnie impregnowane to nie jest tak, że jak władza chce być lewicowa, to społeczeństwo będzie lewicowe i na odwrót i przecież te rządy Prawa i Sprawiedliwości to pokazały, że mimo tego, że władza chciała to społeczeństwo ulepić trochę z innej gliny, to nie do końca to się udało. Więc to jest pewien bezpiecznik pewnie przed tym, że te zmiany, które nas w najbliższym czasie czekają, nas, konserwatystów, pewnie one nie będą nigdy na 100%. Ale, ale jednak mieszane uczucia dlatego, że z jednej strony jest jakaś obawa przed tym kursem, jakby z jednej strony progresywnym, z drugiej strony uległym w polityce zagranicznej, a z drugiej strony, no naturalnie zrozumiała reakcja polskiego społeczeństwa na Niskie standardy, które prezentował PiS, zarówno się chodzi o zarządzanie państwem, jak i też po prostu standardy życia publicznego. No to nie jest, to nie jest tak, że my, chociaż umiarkowani konserwatyści w klubie, nie powinniśmy nigdy traktować władzy, nawet namidowo bliskiej, jako takie, gdzie dajemy taryfę ulgową jeżeli rząd jest konserwatywny, my mamy podobne, podobne, Wychodzimy z podobnego pniajdowego, to dajemy taryfę ulgową na to, jak co się robi z polskim państwem, i za dużo, bo w ostatnich latach niestety fauli i na żółtą, i na czerwoną kartkę, i, i, i taki fauli, gdzie dyskwalifikacja powinna być do końca sezonu, które, które pozwalałyby no, z jakąś nostalgią pamiętać czasy prawej sprawiedliwości. Więc, więc tak, ja nie mam poczucia jakiegoś takiego dużego żalu, że jakaś moja ekipa odeszła, bo mówię poczucie. Pewnie mówię tutaj nie, może w imieniu każdego członka klubu, ale myślę, że szerzej jest ogół środowiskowy, że mieliśmy bardzo duży problem z tymi rządami, bo z jednej strony, mówię, ileś tam, za ileś rzeczy byliśmy w stanie pochwalić, ale bardzo duża ilość rzeczy była jednak nie tak, jak się tego spodziewaliśmy. Zresztą też nie tak, jak to diagnozował czy rekomendował PiS. W czasach, kiedy był w opozycji, w czasach, kiedy były tworzone kongresy partyjne, wtedy wydawało się, że ta świadomość patologii polskiego państwa jest na tyle wysoka, że będziemy mogli liczyć na to, że prawa i z tym zrobi. Okazało się, że nie tylko starych błędów PiS nie naprawił, ale wygenerował całkiem nowe o całkiem dużej skali. Więc więc, więc czekam, co się wydarzy w najbliższym czasie. Przyznam się szczerze, że mam pewną obawę, ale też wiem, że w iluś tam miejscach pewnie poprawa standardów powinna nastąpić. Pewnie też nieduża, bo ta polaryzacja swoje odgrywa i, i pewnie strona liberalno-opozycyjna też nie będzie nie wiem, traktowała pozycji w Sejmie w sposób, jaki należy. Tutaj nie mam żadnych złudzeń. No i przede wszystkim podstawowe pytanie, na które pewnie odpowiemy w dalszej części, jest takie, czy Prawo Sprawiedliwość dokona pewnej refleksji, czy... Uzna, że przegrało dlatego, że jednak za sobą podkręcało śrubę, za rzadko. Matusz Morawiecki w czasie debaty w TVP mówił o Donaldzie Tusku, czy może wyciągnął zupełnie inne wnioski. Ja no nie, nie ukrywam, że liczę na, na to, że, 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 że ta diagnoza e, no może tu stanowić jakąś szansę na, na, na pewien zwrot w polityce prawa i sprawiedliwości, ale czy to się dokona zobaczymy. To w takim razie jeszcze nadrobię to, co obiecałem, czyli przeczytam te wyniki ostateczne. Prawo i Sprawiedliwość 35 i 38% głosu, Koalicja Obywatelska 30,7%, Trzecia Droga 14,4%, Nowa Lewica 8,61, Konfederacja 7,16%, i to się przekłada na mandaty PIS 192, koalicja 155, Konfederacja 17, 3 droga 64, lewica 31, mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. A nie przypadkowo też mówię podaję te wyniki i mówię o tych mandatach, z tego względu, że na łamach magazynu Contra, Kacperkita między innymi pisał w komentarzu powyborczym, że Prawa i Sprawiedliwość to taka, taki fenomen na skalę Europy, że partia o tak gigantycznym wyniku i potencjale jest niekoalicyjna, bo wszystko wskazuje na to, że mimo to że PIS wygrał, no to jednak z nikim rządu nie utworzy. Paweł, ty pisałeś o tym, że na no, takim dobrą koalicją antypolaryzacyjną byłaby PIS z trzecią drogą. Natomiast no, faktycznie jest tak, że przez te 8 lat PIS i skutkiem Polityki PiSu, czy tej toż, silnej tożsamości tego obozu, jest to, że mimo tego, że zebrał tam 7,5 miliona głosów, to jednak nie jest w stanie z nikim rządu, rządu utworzyć. I chciałem zapytać trochę o waszą recepcję tego, co w ogóle tego, jak ten system nasz partyjny po tych wyborach wygląda i tego, że będzie mieć tak gigantyczną partię opozycyjną, jednocześnie opozycję, która. Być może będzie się składać z trzech z trzech partii. No wydaje się, że PiS po prostu nie zostawił sobie furtki do tego, aby przedłużyć te, te rządy na kolejne lata, tylko powiedział Polakom, albo nas kochacie, albo nas nienawidzicie, nie ma umiarkowanej twarzy PiSu. Taka wersja, którą gdzieś tam ci umiarkowani konserwatyści chcieli suflować od dłuższego czasu, jest po prostu niemożliwa, więc pod kątem też konsekwencji zastanawiam się, czy w ogóle Taka transformacja PiSu jest, jest możliwa. Jak wy patrzycie na to, w jakim miejscu dzisiaj PiS się znalazł? Właśnie tej niekoalicyjności, czy nie jest tak, że po prostu sam jest sobie winny nie tylko przegranej, ale też tego, że nie jest w stanie tego rządu utworzyć? Marcin. Hmm. Wiesz, co ja. Myślę, że oczywiście zakładam, że po prostu PiS rządu nie otworzy, że nie, nie wydarzy się nic niespodziewanego do powiedzmy grudnia. Więc z takiej perspektywy yy, odpowiem na Twoje pytanie. Po prostu PiS oddaje władzę i staje się największą partią opozycyjną chyba w historii po, yy, III Rzeczpospolitej. Yy, Czyli trudno mi sobie wyobrazić, że była jakaś większa partia opozycyjna yy, pod względem poparcia. No i jak z tym jak handlować, tak, z tym faktem, który jest niezaprzeczalny? Wydaje mi się, że jak w każdej polityce, która z czasem jest sumą nagromadzonych błędów, w prawie sprawiedliwości zadziałał efekt inercji, pewnej bezwładności, również obniżenia standardów personalnych osób wciąganych na listy i tych, które z pisem się kojarzyły. To nie partia z Gilowskiej czy, czy, czy profesora Kaczyńskiego. Yy. Lecha Kaczyńskiego, ale coraz bardziej to była partia, nie wiem, profesora Czarnka, Janusza Kowalskiego, Mejzy, osób, które być może świetnie się pozycjonowały w mediach tradycyjnych czy społecznościowych, bo podbijały tą emocjonalną potrzebę bycia w kontrze, ale to była łatwa piłka, do której PiS przyłożył nogę i czasem już nie wiedział, jak grać inaczej. I gdzie ten moment, gdzie ten jak w astronomii, a właściwie w lotach kosmicznych, jest taki punkt bez odwrotu, gdzie przedlecisz statkiem już nie masz tyle paliwa, żeby wykonać manewr awaryjny i zawrócić. Apollo 13 był w takim momencie. Gdzie był ten punkt bez odwrotu dla PiSu? Wydaje mi się, że to moment, w którym pogrzebano jakąkolwiek szansę na to, żeby porozumienie było taką siłą, którą stała się trzecia droga. I takim samodzielnym, quasi samodzielnym bytem, a ten, który ściąga do Prawa i Sprawiedliwości wyborców środka, takich schematujących, nie do końca zdecydowanych. Twarda rozprawa z Porozumieniem, z rosołem Gowinem i z jego ludźmi, trochę na własne życzenie, tutaj się nie oszukujmy, poprzez też ich błędy, sprawiła, że Prawo i Sprawiedliwość tak z dwa lata temu, powiedzmy, stało się obozem całkowicie stawiającym na y, mobilizację własnego y, ideowego elektoratu. I kapitulującym z tej pozycji szukania wyborców, którzy nie do końca może chcieliby Tuska, ale gdzieś tam z bólem pragmatycznie zagłosują za pisem, z którym może jeszcze wej wejdzie jakiś tam gowin i taka bardziej, powiedzmy, narodowo-suwerennościowa, suwerenna Polska. Zjednoczona prawica straciła te trzy nogi. Zostały dwie, z czego one tak się ze sobą stopiły, że były już trochę nierozróżnialne. No i coś, co jest jednak koalicją wyborczą, stało się zakładnikiem wizerunku partii jednowektorowej w jakimś sensie antyintelektualnej, chociaż przecież PiS miał wszelkie podstawy do tego, żeby jednak i taką stronę reprezentować partii, partią ludzi wykluczonych spoza większych miast. No, i być może ta strategia opozycji straszenia pisem dwa razy się nie udała, ale po prostu po 8 latach w naszej logice politycznej to zmęczenie przychodzi nieuchronnie i zmienia się władzę, bo już po prostu się zużyła. A pis nie zrobił niczego, żeby przekonać nieprzekonanych. Ta ostatnia wielka konwencja w Katowicach była konwencją absolutnie jednostronną, negatywną, przypominającą retorykę Platformy Obywatelskiej z 2015 roku Tusk, Tusk, Tusk. Zamiast Kaczyński, Kaczyński, Kaczyński. I, I sumy tych błędów już w pewnym momencie odwrócić się nie dało. Można było liczyć tylko na to, że 2015 się powtórzy pod względem niewejścia do parlamentu jednej z partii opozycyjnych, no i takim jakimś trikiem uda się tę władzę utrzymać. No nie udało się i zostaje pustka po popisie, bo trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj jakąś taką siłę odśrodkową, która by tę partię. Zreformowała. No ona po prostu może czekać na koniunkturę, na to, że koalicja się nie dogada, opozycyjna, że będzie chaos, no i oni przyjdą z tą taką, jaka jest, ale jednak stabilizacją. No, dla mnie to jest jednak za mało, oczekiwałem więcej i no dzisiaj zbiera się owoce tych. Jednak złych decyzji, które moim zdaniem całe niuansowanie prawicy, które mogłoby być, nawet jeżeli byłoby taktyczne, złożyło do grobu, a na szali położyło albo my, albo oni, no, no to są oni. Paweł, czy podtrzymujesz swoją, znaczy, czy potrzebuje, podtrzymujesz to rozpoznanie, że jednak ten, ten sojusz my, czy, czy, czy pakt z pis z Trzecią Drogą jest niemożliwy, a jeżeli jeżeli się zgadzasz z tak postawioną tezą, to pytanie, dlaczego i gdzie był ten punkt, w którym takie, takie stronnictwo gowinowe, powiedzmy, przestało być możliwe? To są dwa osobne pytania. Oczywiście podtrzymuję, że z punktu widzenia konserwatystów, ale depolaryzatorów jednocześnie ta koalicja PiS z trzecią drogą pewnie byłaby najciekawsza, ale naturalnie ja też w tym tym się zastrzegłem, że to jest scenariusz bardzo mało prawdopodobny, bo nie każdy kto czyta, czytał ten tekst, doczytywał ten, to niewielkie zastrzeżenia, ono było dość istotne, po prostu było to raczej ćwiczenie z wyobraźni politycznej. Ale tak, no właśnie to też jest bardzo charakterystyczne, że te komentarze, które po tym tekstem się pojawiały, były bardzo jednostronne i główna teza miała, przecież to jest rocket science. No i w pewnym sensie do pewnego stopnia się mogę zgodzić, dlatego że po prostu cała polityka prawa i sprawiedliwości w ostatnich latach właśnie polegała na takiej strategii all-in. Jeżeli ja widzę w tej porażce PiSu jakąś nadzieję, to właśnie wiąże to z tym, że w końcu Jarosław Kaczyński przekonał się, że ona tylko do pewnego poziomu działa. To znaczy Kaczyński wychodził z takiego punktu widzenia, że trzeba maksymalnie z, z tak skroić pewien podział polityczny w Polsce, gdzie po jednej stronie jesteśmy my, a po drugiej w zasadzie cała reszta świata. Oczywiście najważniejszym przedstawicielem reszty świata jest Platforma, Ale generalnie, jak zobaczymy na stosunek PiSu też do innych partii, niekoniecznie platformy, on też był bardzo mocno taki antagonistyczny i, i bardzo mało partnerski. I to też jest pewna cecha charakterystyczna w ogóle pewnie w ogóle sposobu filozofii politycznej Jarosława Kaczyńskiego, że on jakby zarówno i z przeciwnikami, ale też i z sojusznikami nie potrafi budować po prostu partnerskich relacji. I tutaj pewnie to jest ten element diagnozy, w ogóle narracja opozycyjnej, którą do pewnego stopnia się zgadzam. I więc jak pytasz, gdzie się zaczął błąd, to błąd zaczął się wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński zaczął. Poważną karierę polityczną, można powiedzieć, bo ten błąd był jakoś dziś tam u zarania już w jego, w jego głowie, ale faktycznie było tak przez jakiś czas, że że to on nam udowadniał, że to on ma rację. To znaczy, to było tak, że od, pamiętam, początku rządów pis a nawet wcześniej, kiedy PIS był w opozycji, kiedy pojawiły się wszystkie PODN -y i tak dalej, wszystkie takie lekko. Prawicujące formacje, gdzieś tam współpracujące z Pisem, cały czas między konserwatyści, tacy jak my, mówiliśmy, takie osoby są potrzebne, Rosew Kaczyński regularnie mówi nam: nie, nie są potrzebne takie osoby, bo one rozmęczają przekaz, one tworzą pomost między światem, wobec którego my się chcemy odgrodzić. Po to, żeby była jasna, czytelna, klarowna polaryzacja, jasny, klarowny podział na dobrych i złych. Oczywiście w tę grę również zagrała pozycja, więc to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za polaryzację w Polsce, tylko i wyłącznie. I ta strategia, umówmy się, przez bardzo długi okres działała. PiS wyrzucił najpierw grupę, prawda, najpierw Pejoden, później e, e, wcześniej, wiadomo, Marka i Jurka, później odciął go więc, jakby wszystkie w zasadzie takie polityczne grupy, które. Zgadzały się w dużej mierze z pisem, ale miały pewną rezerwę, miały pewne wątpliwości, mówiły nieco innym głosem. To wszystko było stopniowo ścinane, aż doszliśmy do momentu, w którym po prostu to drzewo jest tak grube i nieociosane, że po prostu dla wielu, bardzo, bardzo niestrawne, i moim zdaniem to jest tak naprawdę źródło. Jakbyśmy zapytał, jaki jest podstawowe źródło sukcesu Tuska w tych wyborach nad Kaczyńskim, no to właśnie ono polega przede wszystkim na tym, że Tusk, mimo tego, że starał się zwasalizować oczywiście swoich junior partnerów, to dał im pewną przestrzeń i wiedział, że oni są mu potrzebni. I PiS przegał właśnie dlatego, że nie miał koło siebie takiej trzeciej drogi. Słusznie Marcin skazał, że tą trzecią drogą potencjalnie mógł być właśnie Jarosław Gowin. Eee, pewnie też z, z błędów nie tylko Kaczyńskiego to się nie wydarzyło, mhm. ale dokładnie sufit nad e, Donaldem Tuskiem, nad platformą jest dużo niżej położony niż sufit nad PiSem. Platforma wycisnęła 31% wyborców, mimo gigantycznej mobilizacji itd., itd., ale rządzi, dlaczego? Bo miała wokół siebie partnerów, którzy są ważni właśnie w ustroju parlamentarnym, gdzie jest ordynacja proporcjonalna. I, i moim zdaniem to jest, powinien być taki sygnał do PiSu i bardzo liczę na to, że taka refleksja będzie, że, że ta strategia grania all in, że jest my, kontra reszta świata. Która oczywiście pozwalała zmobilizować ogromną grupę wyborców, też pozwalała w ogóle zbudować wyborcę pozytywnego PiSu. Znaczy naprawdę PiS ma wyborców pozytywnych, którzy będą przy tym PiSie, niezależnie od tego, czy będzie rządził TUS, czy Platforma, bo po prostu ci ludzie wierzą w filozofię władzy Jarosława Kaczyńskiego. To jest jakby duże, duże osiągnięcie, ale jednak okazuje się, że ta grupa jest duża, ale już niewystarczająca, żeby rządzić. I moim zdaniem pewna pułapka, która może wpaść pić po tych wyborach, polega na tym, że ten wynik wyborczy jest na tyle dobry. Że być może w PiSie będzie taka pokusa, żeby pomyśleć, OK, to poczekajmy na trochę lepsze czasy, poczekajmy, usiądźmy nad, nad Wisłą i poczekajmy, aż tą Wisłą będą spływały, spływały po prostu right, ciała platformowe. I, i tak dalej. Więc, więc moim zdaniem to jest pewien, pewne ryzyko. Gdyby paradoksalnie porażka PiSu była mocniejsza i ten PiS otrzymałby większe bęski i to poparcie by radykalnie spadło, to wtedy ja byłbym bezpieczniejszy, że ta refleksja byłaby wręcz nieodzowna, a teraz jesteśmy w sytuacji, w której słusznie, Ty Marcin, powiedziałeś ty Bartek przypomniałeś o tym, że PiS jest najmocniejszą dzisiaj opozycją w historii 3 RP, i być może w sytuacji, w której jeszcze ma prezydenta sympatyzującego z PiSem, wiele instytucji, które wciąż kontroluje, być może będzie taka pokusa, nie, jakby nie kombinujmy, jedźmy tą, dalej tą strategią, bo niewiele brakuło, żebyśmy mieli trzecią kadencję. Będziemy tą trzecią kadencję mieć być może za jakiś czas, kiedy platforma się wysypie razem ze swoimi koalicjantami, no bo wiadomo, że tak różnorodny rząd musi, musi upaść. Więc to jest moim zdaniem w ogóle kluczowe pytanie, które stoi przed Prawem i Sprawiedliwością w najbliższym czasie. Czy tą refleksję podejmie, czy ten wysoki wynik jednak nie, nie uśpi czujności liderów partii? No to ja w takim razie chciałem cofnąć się ciutkę i pozostać oczywiście w tym temacie refleksji. To znaczy cofnąć się do profesora. Czaputowicza, który właściwie na krótki czas, dość powiedzmy tam dwóch miesięcy przed wyborami, zaczął dość ostro krytykować no, obóz, w którym pełnił rolę ministra spraw zagranicznych, mówiąc właściwie wprost między innymi na organizowanym przez nas organizowanej czerwcówce, wprost właściwie parafrazując jego słowa, że Prawo i sprawiedliwość tak mocno już zapędziło się w kozi róg, że nie potrafi już z tego wybrnąć, że otworzyło zbyt dużo frontów i właściwie zmiana władzy dopiero pozwoli na to, aby się z, tego, z tej pętli jakoś wydostać. I też myślę sobie w kontekście tego, ile ludzi po, podzielało gdzieś te z prawa i sprawiedliwości było z tym obozem. Przez pierwszą kadencję przede wszystkim, a później konsekwentnie z niego odpadało, gdzieś właśnie wskazując na to, że jednak to diagnoza, a realizacja polityki się rozjeżdża. No i tutaj to jest być może teza profesora Czaputowicza, to znaczy, że nie było sensu podtrzymywać tego obozu, dlatego że on stałby się Niewydolny po prostu i nie potrafiłby się już z tych frontów wycofać. Więc pytanie do Was: czy być może paradoksalnie jest tak, że samemu temu obozowi dobrze zrobi przerwa od pełnienia? władzy i dokonanie tego resetu i, i, i sprawienie, że znowu do realizacji tych tez, do swojej filozofii politycznej przystąpi być może po kolejnych czterech, czterech latach i faktycznie nie ma co po prostu tego żałować, bo jednak to rozjeżdżanie się stawianych, stawianych tez, a tego jak Prawo i Sprawiedliwość te polityki i te swoje diagnozy realizowały, po prostu już było no, zupełnie nieefektywne. Czy, czy zgodzilibyście się z, tymi, z tak postawionym przez profesora Czatow Czaputowicza, co, co starałem się przedstawić tezą, Marcinie? Hmm. Na pewno nie wiemy, jak mogłaby wyglądać Polska w praktyce, gdyby postawiono te wektory bardziej proeuropejskie, koncyliacyjne to dopiero zrobimy wielkie sprawdzam po paru miesiącach rządów Platformy Obywatelskiej, może po roku. No Donald Tusk oczywiście straszna burza się z tego powodu zrobiła na, 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 na X-ie, dawniej Twitterze, gdy zostawiłem na dwa cytaty, e, to znaczy jego obietnicę z Sopotu, że pierwszy, pierwszy dni po wyborach odblokuje KPO z wypowiedzią Katarzyny Lubnauer z z pierwszego dnia po wyborach, że to była metafora, no ale to jest mniej więcej to sprawdzam. Czy, czy Polska bez PiSu będzie Polską. Może nie do końca naszych marzeń, ale w jakimś aspekcie, na przykład, zakopanie za topora wojennego z Unią i otrzymanie funduszy z KPO. Może nie będzie takie straszne, wynaradawiające wyna, wyna i wasalizujące nas wobec Niemiec, jak straszył PiS i Rosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Może, może ten demon Unii Europejskiej przez PiS został po prostu wyolbrzymiony i. I na chwilę zrobi się spokojniej, trochę ciszej, nie będzie ciągłego takiego gadania, że a tam Polska znowu z praworządnością. Oczywiście widzę też potencjał eskalowania tego konfliktu w drugą stronę, czyli jednak takiego uzależnienia się od Unii i od Berlina, który część tych lęków PiSu potwierdzi. Natomiast czy PiS będzie umiał jakąś autorefleksję podjąć w tej rzeczywistości, w której być może część rzeczy będzie faktycznie lękiem uzasadnionym, a część okaże się, że baliśmy się jakiegoś widma stworzonego na, na potrzeby partyjnej propagandy. Czy on się zmieni, czy ma tak, takie mocy przerobowe? Wątpię, a opieram swoją wątpliwość na fakcie raczej braku zmiany jakiejkolwiek takiej jakościowej w Platformie Obywatelskiej po 2015 roku. No bo czy Platforma Obywatelska, wygrywająca dzisiaj w koalicji, przecież niespodzielnie, jest jakąś partią jakościowo różną od tej, która przegrywa wybory w 2015 i 2019? No, niespecjalnie, nie widzę jakichś wielopoziomowego rachunku sumienia czy zmian programowych. No tyle tylko, że platforma się bardziej zliberalizowała, bo zawsze była partią skrajnie pragmatyczną i jak, jak Aleksandra Mieszalskiego, który zresztą dostał mandat z Krakowa, pytałem o to na, na, na naszej debacie w, w, w klubie w Krakowie. No, dlaczego partia, która podpisywała tę deklarację krakowską, która miała bronić rodziny i wartości konserwatywnych, dzisiaj jest partią, która. Co jest też, też ironiczne, przez jakiś czas brała na sztandary Joanny z Krakowa, a potem o niej zapomniała. No, przecież ludzie się zmieniają, partie też się zmieniają. No więc tak, Platforma zmieniła się pod względem tej, powiedzmy, głównego nurtu światopoglądowego, ale mechanizmów uprawiania polityki, twarzy, no przecież Donald Tusk jest twarzą Platformy dzisiaj, niespecjalnie. Więc dlaczego PiS miałby się zmienić? Po lekcja wynikająca z powrotu Platformy do władzy jest taka, że czasami po prostu trzeba wyczekać swój moment i cały czas mówić to samo, przegrywać, 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 a potem okazuje się, że no dobra, no to już pokażcie nam, jak, jak to będzie inaczej, bo jesteśmy tymi, którzy rządzą właśnie lat zmęczeni. I to napawa mnie pesymizmem, bo nie wiem w sumie, dlaczego PiS miałoby się dzisiaj zmienić. To miałby być motorem tych zmian. Może jeżeli Jarosław Kaczyński z jakichś względów przestanie pełnić rolę lidera PiS-u, no to wtedy Mateusz Morawiecki czy ktoś inny tę schedę po nim obejmie. Ale czy Mateusz Morawiecki z jakąś zmianą jakościową no jest przysiągnięty pisem od spodu? Do, do czubka głowy. Jest dzisiaj po prostu jakimś sensie, jakimś sensie manifestacją tej polityki, którą tworzył Jarosław Kaczyński, co widzieliśmy podczas debaty w TVP. Tam nie było jakiegoś puszczania oka, niuansowania czy, czy nawet jakieś ksienia, próby zawalczenia o elektorat trzeciej drogi. No Teraz nagle takie umiski są robione, ale Myślę, że w jakiejś mierze, chociaż postawy Czeputowicza nie popieram, bo nie lubię takich polityków, którzy nagle stają się antytezą partii, w której jeszcze do tej pory niedawno przecież rządzili. To jest moim zdaniem jakieś fałszywe i cyniczne. No, ale to nie znaczy, że nie ma racji, Ta, czy, czy, czy diagnoza, którą stawia, nie jest bezzasadna. Ale ja nie widzę dzisiaj takiego optymizmu ani podstaw do tego, żeby mówić, że PiS wróci silniejszy, lepszy, mądrzejszy. Po prostu będzie nadal pisem i może. Koniunktura historyczna znowu przyzna mu władzę. Tu trzeba by było jakiegoś pęknięcia, podziału, kolejnej takiej wielkiej smuty w środowiskach prawicowo-konserwatywnych i z tego może by się stworzyło jakieś nowe środowisko. Na przykład, dlaczego nie ma partii razem na prawicy? Która dzisiaj przy klęsce wyborczej lewicy i utracie mandatów i ogromnym rozczarowaniu pierwszy komentarz, jaki usłyszałem w sztabie wyborczym Lewicy w Krakowie, bo akurat byłem podczas ogłoszenia wyników tam, nie nadaje się do cytowania. To, to taka była mniej więcej atmosfera, ale gdy widać już, że partia Razem zyskała jeden mandat w Sejmie i dwa w Senacie i to oni dzisiaj, i o tym pisze w Klubie Jagiellońskim, widzą siebie jako przyszłość Lewicy, to czy prawica ma w sobie taki zalążek partii ideowej? Światopoglądowej, która mogłaby być jakąś nadzieją na przyszłość, nawet pomimo oddania władzy. Tego też nie ma, więc na razie ja optymistą nie jestem. To nie pytam, adwokatem, Pawle. Dużo wątków Marcin poruszył. Ja bym może wrócił do tego Czaputowicza i tych wątków zagranicznych, bo siłą rzeczy on poruszał tak naprawdę diagnozę, która polega na tym, że jeżeli zmieni się władza, no to dużo się zmieni. Ja uważam, że to, to dużo się zmieni, tylko uważam, że w sensie bardzo takim naskurkowym. To znaczy, niewątpliwie lista sporów, temperatura sporów ona radykalnie opadnie, bo e, mamy do czynienia z koalicją, czy będziemy mieć do czynienia z, z koalicją, która pewnie będzie bardzo mocno prounina, ale prounina w, jakby, w złym tego słowa znaczeniu. To znaczy, ludzi, którzy są dogmatycznie antykonfrontacyjni. I to oznacza, że nie widzę tak naprawdę szczególnie w tych ważnych momentach, kiedy będą się toczyły ważne dyskusje dzisiaj w Unii Europejskiej na temat federalizacji Unii, na temat właśnie zwiększenia kompetencji i Brukseli i kosztów państw narodowych, ja nie, nie mam dużej wiary, że ta nowa koalicja... Będzie właśnie bardziej skuteczny odpisów w, 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 w realizacji interesów narodowych, bo po prostu oni ten interes narodowy bardzo mocno roztapiają w interesie unijnym. To widać było w przypadku Platformy Obywatelskiej bardzo mocno, kiedy Platforma rządziła. Tam były co prawda pewne, pewne czasami takie symptomy takiego puszczania oka przez Radosława Sikorskiego, kiedy był szefem MSZ-u, że. To nie jest tak, że my jesteśmy naiwniakami, którzy nie widzą, którzy dostrzegają Unię tylko w takich bardzo altruistycznych barwach i nie walczymy o interes narodowy, tylko właśnie walczymy o interes narodowy, czyli staram się jakby językiem patriotycznym, realistycznym uzasadnić taką, e, e, takie wejście do mainstreamu. Ale ja uważam, że bilans tego okresu, jeśli chodzi o płytkę unijną, za czasów Platformy, moim zdaniem był, był wątpliwy znaczy ja nie pamiętam zbyt wielu. Sukcesów tej, tej strategii. Duże pieniądze unijne, które otrzymaliśmy, otrzymaliśmy z zapisu też teoretycznie duże pieniądze. Więc ja mam tutaj, akurat, pytasz Bartego, ten aspekt, gdzie akurat moja wątpliwość co do tej zmiany jest największa, bo akurat tutaj w sensie diagnozy jestem, jestem pisowcem. To znaczy ja uważam, że, że jakby pisma rację w sposobie definiowania, e, jakby pewnych procesów, które dzieją w Unii Europejskiej. Mój zarzut do Prawa i Sprawiedliwości dotyczy sposobu realizacji, był bardzo amatorski. No siłą rzeczy im, wie, im, większe mamy ambicje w rozumieniu sprzeciwiania się pewnemu status quo, tym silniejsze musimy mieć zasoby. Pisia ja ma wrażenie, że było na odwrót. Im mniejsze zasoby, tym bardziej napinamy bicepsy i udajemy, że jesteśmy mocni. A jak przechodziła przychodzi, konfrontacja, to przechodziło 27 do 1. Więc, więc na pewno tego typu historii nie będzie, ale to nie znaczy, że polskie interesy będą lepiej zabezpieczone, one będą po prostu bardziej rozwątlone. Natomiast jeśli chodzi o jakby politykę krajową, to tak naprawdę tutaj uważam, że akurat proces. Z jednej strony będziemy mieć proces dypisizacji kraju, który będzie pewnie czymś co wiąże wszystkich bardzo mocno wszystkich koalicjantów, niezależnie od różnych sporów ideowych. To uważam, że ten strach przed powrotem pisu do władzy, chęć rozliczeń i też oczekiwania lektora tych rozliczeń są tak przemożne, że to będzie podstawowy punkt programowy, który myślę, że zajmie w ogóle dużo czasu, bo, bo pewnie sporo roboty jest na tym odcinku i myślę, że to może zająć w ogóle dobor prezydencki 2025 i być może. Tak, przypuszczam, że Donald Tusk ma taki plan, że, że dopiero po tych wyborach, kiedy przejmie też prezydenta, a Maciej na to dużą szansę, bo PiS nie ma naturalnego kandydata za Andrzeja Dudę, to dopiero wtedy mogą się zająć do jakiejś bardziej ambitniejszej polityki, ale... Ale z drugiej strony ta depisizacja idzie w parze z pisizacją programową, dlatego że akurat uważam, że PiS, przez to jak rządził w ostatnich latach, nauczył opozycję zmiany i pewnego języka, ale też w pewnych sposobów polityk publicznych. Znaczy na pewno nie będzie powrotu do, do polityki liberalnej, bo dzisiaj na samym świecie mamy do czynienia z polityką, która jest bardzo mocno, która polega na bardzo mocnej korekcie rynkowych mechanizmów w stronę właśnie takiego prosocjalnego kursu. Wydatki na armię, na pewno muru, na granicy z Białorusią nikt nie zburzy. Myślę, że też jeśli chodzi o otwartość na migrantów, to jeżeli Unia niczego nie wymusi, to, to, to też tutaj wcale nie będzie tak, jak mówił PiS, że tutaj no, tu z chęcią przyjmie tysiące migrantów. Natomiast, no tak, pytanie dla mnie pozostaje najciekawsze, na ile te duże projekty infrastrukturalne PiS-u będą kontynuowane. Jak już o tym rozmawiamy, to, to to jest faktycznie jakiś znak zapytania, bo z jednej strony było dużo głosów krytycznych, ale my, wydaje mi się, że e, strony opozycji i na np. CPK, ale, ale tutaj jakoś jestem bezpieczny. Wydaje mi się, że akurat Polska jest krajem, gdzie się wspieramy bardzo mocno i używam bardzo mocnego języka, ale później, kiedy przychodzą poszczególne polityki, to one nie są aż tak radykalnie od ciebie różne. to, że polskie państwo nie dowozi pewnych wyników, wynika nie z tego, że mamy... Mamy do czynienia z jakąś radykalnie inną koncepcją, którą, z którą przychodzą następcy polityczni. Tylko po prostu z jakością polskiego państwa, które jakby jakością zarządzania publicznego. Po prostu małe z ludzi, którzy potrafią to dobrze robić, które, które lokowałyby swoją karierę polityczną właśnie w realizacji jednego, dwóch, trzech konkretnych projektów politycznych, dla nich budowały kariery polityczne, a nie zajmowały się prawda, pustymi konferencjami. To... Więc przepraszam, ale poszedłem w ogóle wątki, Bartek, o też nie pytałeś, poniosą mnie, więc wracam <śm> już do, do, twojego, do Twojego prowadzenia i pytaj o wątkę, Tak, wątkę, i to? chciałem skorzystać z tego, bo trochę zacząłeś podsumować, i mówić o tym, co zostanie po pisie. I chciałem, żebyśmy też no, trochę popatrzyli spróbowali na to popatrzeć obiektywnie. To znaczy, na pewno jesteśmy po trudnej drugiej kadencji pisów, której mieliśmy do czynienia z COVID-em i, z, i z, wojny, z wybuchem wojny i reperkusjami tego, i to była trudna kadencja, więc ten wynik jest, wynik jest mimo wszystko dobry. Natomiast chciałem popatrzeć na te 8 lat trochę na zasadzie, właśnie, co zostanie po pisie, bo wiemy, że nie uda się zachowywać wielu. Instytucji. PiS nie zbudował żadnej swojej oligarchii, więc, więc pewne po prostu zbudowane Rzeczy przejdą na, na pole, zasilą, że tak powiem, skarbiec opozycji, która teraz będzie nim zarządzać. Natomiast chciałem popatrzeć też na sp sprawy trochę na poziomie metapolitycznym, bo wydaje mi się, że jednak tutaj trudno będzie wrócić do stanu świadomości opinii publicznej i patrzenia na pewne rzeczy tak jak to było 8 lat temu i przed, przed kadencją pis chociażby to, co wcześniej było postrzegane jako wariactwo pis odnośnie polityki względem Rosji kwestia zaszczepienia w polskim społeczeństwie pewnego sceptycyzmu wobec Zachodnich sąsiadów czyli Niemiec wreszcie chociażby to, że jednak za kadencji PiSu frekwencja w wyborach i uczestnictwo w polityce po prostu polskiego społeczeństwa no, radykalnie wzrosło tak znaczy mówi się za rękę o tym że Kaczyński musi tego polskiego żubra ugryźć w, w cztery litery, żeby on się ruszył. No i ta frekwencja 74% to raczej nie tylko jest kwestia stricte polaryzacji, którą PiS budował, ale też chyba tego, że po prostu coraz większe grupy społeczne zaczęły uznawać, że polityka to jest coś, czym warto się interesować i, i dało nie wiem, polskiemu społeczeństwu przestrzeń do zajmowania się. Więc chciałem trochę was wywołać do tego, żebyśmy się zastanawiali właśnie, co jest, co po PiSie przeminie i było Chwilowym jakimś odpryskiem, a co jest faktycznie jakąś bardziej trwałą zmianą w pewnej wyobraźni społecznej, w jakichś takich strukturalnych zmianach, które będą też ograniczać czy wpływać na to, jak ta polityka nowego rządu będzie wyglądać. Marcinie. Tak prowokacyjnie, zostanie po pisie rozdawnictwo, po prostu zostanie polityka socjalna i. To chyba już trudne na razie do wykorzenienia, bo też klęska konfederacja o tym świadczy. Yy, założenie, że nawet jeżeli liberałowie tam się będą gryźli w język, bo będą myśleć inaczej, no to, to 500 plus nie jest już czynnikiem. Który by zapisywał cię do klubu biedaków, którzy przepijają te pieniądze i zajmują miejsce celebrytom na spokojnym jogę nad morzem, jak to było w tych falietonach na, na początku. W ogóle wprowadzenia programu 500, no to zostało zdemitologizowane i też chyba myślę, że pozbawione jakiegoś takiego pejoratywnego znaczenia. On zresztą ma być 800. Zobaczymy, czy tak jak chciała opozycja, być może przyszły rząd będzie rewaloryzowane od czerwca bodajże, bo przecież Bawantus chciał zrobić sprawdzę i chciał dać od razu to 800. No to niech, niech, niech ten naddatek zrobi, gdy przejmie władzę. To jest rzecz, która jest zdobyczą Prawa i Sprawiedliwości. I jest zdobyczą na miarę cywilizacyjnych. cywilizacyjnych. Yy, podniesienie godności, sprawczości ludzi z y, często mniejszych i średnich miast, yy, i tego właściwie żadna partia poza jakimiś ekstremami nie chce odbierać. Przynajmniej deklaratywnie i na tę chwilę, a jeżeli spróbuje, to myślę, że spotka się z dużym oporem społecznym, bo to już nie tylko wyborcy PiSu te pieniądze biorą, tylko generalnie ludzie się do nich przyzwyczaili. Druga rzecz to. Yy, wprowadzenie do dyskursu tematów przez PiS, yy, co prawda deklarowanych, ale niezrealizowanych, czyli takich jak mieszkalnictwo i kwestie związane z budownictwem yy, socjalnym, to zwłaszcza lewica i partia razem yy, wiodła prym, ale przecież przejęcie tej retoryki, yy, która jest też wypadkową słów PiSu, tylko że no, po, poprzez porażkę programu Mieszkanie, plus yy, obietnicy niezrealizowanych, nie czyli mieszkanie prawem, nie towarem, stało się także językiem Donalda Tuska. I tu też będzie, myślę, że jeżeli się uda taką politykę prowadzić lepiej, to też będzie jakieś pokłosie tego, że PiS w ogóle do, do dyskursu wprowadziło, a potem lewica podkręciła. E, co jeszcze zostanie po PiSie? Sądzę, że trudno będzie odwrócić wektor rozwoju armii, bo przecież to są kontrakty podpisywane na miliardy złotych, wieloletnie. I, i, i również opozycja przyszłemu rządowi będzie zależało na tym, żeby utrzymać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, oni dbają o swoje interesy i tutaj będą twardzi i też chyba nie ma sensu odchodzić od programu budowy reaktorów jądrowych, tu, to też nie wydaje mi się aby, aby tutaj kijem Wisłek ktoś chciał cofać, więc to też jest jakieś dziedzictwo takie energetyczno-infrastrukturalne PiSu i tak jak sobie myślę, co jeszcze może być takim, takim spadkiem w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no nie wiem, no chyba też, te rzeczy, czyli kwestie społeczne, socjalne i infrastrukturalne do jakiegoś wymiaru, który po prostu będzie szedł siłą rozpędu. To wydaje mi się dziedzictwem prawa i sprawiedliwości. Natomiast cała reszta jest dziedzictwem raczej niechlubnym. I od praworządności przez kwestie sądów po media publiczne, zwłaszcza to wszystko jest do naprawy. Tylko, że jeżeli opozycja przyjmie naprawianie poprzez odwracanie wektorów, a nie resetowanie tych systemów, no to, to, to staniemy coś, czego się obawiam osobiście, czyli po prostu no, dostaniemy trochę może lepsze TVP, ale ta otwartość i pluralizm będzie z jednym zamkniętym okiem. Czyli tak jak było przed 2015 rokiem. No niby było lepiej, bo było. Takiej propagandy jakaś obecnie nie da się przebić. No ale jakieś takie bajanie o tym, że jest to absolutnie ślepy światopoglądowy twór, który wszystkim daje porówno, w to nie wierzę, jeżeli już raz się naruszyło zasady funkcjonowania państwa, no to tak jak Paweł słusznie zwrócił uwagę, w tą nogę włożoną w drzwi, inne partie też wejdą i po prostu dadzą swoich ludzi na miejsce tych, Turk dał PiS. No i to jest, ten, moim zdaniem, przykrywające, częściowo pozytywne zdobycze największe negatywne dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, czyli nie budowano nowych systemów, nie naprawiano Polski z błędów, które miała instytucjonalnie, tylko po prostu personalnie. Więc dzisiaj wystarczy pozmieniać Obajtka i będzie to taki Orlen, tylko służący jako częściowo przecież spółka z udziałem Skarbu Państwa rządowi nie naprawi się trybunału, tylko raczej się zmieni sędziów na, na naszych. Nie naprawi się telewizji, tylko zlikwiduje i powoła nową, ale taką bardziej naszą. No, to niestety zapisem się będzie ciągnęło, ale tak było łatwiej. Łatwiej było zmienić ludzi niż system. No i dzisiaj, o czym wiele osób przestrzegało już lata temu, opozycja myślę, że w jakiejś mierze z tego skorzysta. Ale czy to zrównoważy, przebije pozytywne zdobycze nie wiem, dzisiaj nie umiem tego ocenić. Pawle częściowo już odpowiedziałeś na to pytanie, ale. Yy, to ja tylko. W, w tej sekcji pytań Bartek to dwa wątki. Jeden odnośnie tych standardów. Niestety wydaje mi się, że to, co najtrwalej zostanie, to obniżone standardy, dlatego że standardy mam to do siebie, że łatwo je obniżyć, a bardzo trudno je później podwyższyć. I to jest tak, że pewne rzeczy się wcześniej w Polsce nie działy, bo nikomu nie przychodziło do głowy zrobić pewnych rzeczy. Yy, bo wydawało mu się, że poniesie za to konsekwencje. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość stopniowo testowało tolerancję własnych wyborców i ta tolerancja faktycznie była dość wysoka. Ona była wysoka właśnie dlatego, wracamy do poprzedniego wątku, ponieważ sposób zdefiniowania sporu politycznego i stawki, o, 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 o które się toczą wybory, była tak wysoka, że po prostu ludzie stwierdzali, że no tak, no przy, jak mam doboru Polaków i nie Polaków, no to, no, to, no to wolę Polaków, nawet jeżeli kradną i, i oszukują. W związku z tym wydaje mi się, że niestety pokusa tego, że opozycja Wykorzysta to, że będziemy mieć niskie standardy, i mówię nie, nawet nie o takich dużych rzeczach, ale takich niewielkich, jak chociażby nie wiem, dostęp do informacji publicznej przechodzi mi do głowy. Rzecz niby dla przyjemnego wyborcy zupełnie nieistotna, ale na przykład dla dziennikarza, dla tych tankerów ważna, bo na tej podstawie zdobywają różne informacje. PiS w czasie pandemii mocno przyciął, chociaż tak niskie standardy tego dostępu. No i pytanie, czy opozycja będzie chciała coś z tym zrobić w sytuacji, w której wiadomo, że to niewygodne, bo zawsze się wtedy się, e, e, decydenci otwierają się na jakąś krytykę, bo jakieś informacje wypływają, z których można zrobić negatywny użytek. Więc ja uważam, że najważniejszym dziedzictwem pis będzie to, że no, Tusk patrząc na to, jak elektorat PiS-u reagował na to, co zrobił PiS i jak elektorat Platformy platformie się jest nakręcony w tym antypisizmie, jestem przekonany, że ten elektorat również da mandat Tuskowi do tego, żeby popełniać wszystkie faule, a jeszcze biorąc pod uwagę ekosystem medialny, który będzie sprzyjał Platformie, już jakby pełną parą, bo o ile dzisiaj może mówić oczywiście o patologiach TVP i, te, i, i tego przekazu, który miał miejsce, no to jednak pewnym plusem obecnej sytuacji medialnej jest to, że mamy TVP, które jest siermiężne, ale mamy z drugiej strony jakby TVN, więc każdy sobie wybierze tą stację, którą pasuje. Oczywiście mamy do czynienia z bardzo równoległymi światami. Ja się zgadzam, że pod względem estetyki wolę TVN, ale pod względem, już tak powiem, jakości propagandy, ja nie wiem, czy TVN jest bardziej skuteczny, właśnie dlatego, że jest bardziej dyskretny. A, a a TVP po prostu obraża godność i rozum człowieka. W związku z tym tak naprawdę wydaje mi się, że, że te wszystkie czynniki będą powodować, że te standardy, które PiS obniżył, one na wielu, na wielu polach będą niskie i nie będzie presji medialnej i zewnętrznej, żeby te standardy podnosić, bo wszyscy będą bali się po prostu tego PiSu, który do tej władzy będzie chciał się dobrać, więc tolerancja dla Tuska będzie ogromna. Natomiast jeśli chodzi o te polityki publiczne, o których Marcin, ty zacząłeś, to to ja uważam, ja bym wrócił do tego rozdawnictwa jednak, i ty mówisz to, które prześmiewczo sugerują, że to nie jest rozdawnictwo, to, to ja jednak tutaj po, pojadę takim, takim lipkowym przekazem, to znaczy ja uważam, że o ile, o ile oczywiście były pewne transfery, które tak 500 ludzi na samym początku, które moim zdaniem Miały pewne ustawienie, chociaż ja już wówczas miałem duże wątpliwości, ale po czasie, jakby to zaakceptowałem i rozumiem, dlaczego to jest i tego się nie powinno zabierać, to mam wrażenie, że problem polega na tym, że policjanci zobaczyli, jak ogromna jest siła w transferach bezpośrednich. To znaczy, jak bardzo ludzie w Polsce. Jakby podoba im się to, że mamy bezpośredni przelew, widzą konkretną kwotę na koncie, to jest coś namacalnego, coś, co od razu można jakby coś z tym zrobić. Ludzie nie lubią abstrakcyjnych wskaźników gospodarczych, PKB, bo to nie jest coś, co widzą namacalnie mogą dotknąć. I ja się boję, że. Sytuację, w której opozycja teoretycznie dużo mówi o usługach publicznych, te usługi publiczne realnie nie będą stały na wyższym poziomie, dlatego że jest prosty moim zdaniem dzisiaj konflikt finansowy. To znaczy albo idziemy w transfery bezpośrednie, które już Platforma zapowiedziała i to podkreślę, zapowiedziała z dość dużym rozmachem. Tak naprawdę program Platformy, gdyby się wczytać, to jest program PiS, czyli to co dał PiS dodamy, a jeszcze od siebie dorzucimy. W związku z tym, jeżeli poważnie potraktować te zapowiedzi, to mamy do czynienia naprawdę z sytuacją, która może być bez precedensu, bo dzisiaj już nie mamy takiego komfortu finansowego, który mieliśmy jeszcze jakiś czas temu. Te duże wydatki na armię, którą, które, nie, nie duże, ogromne wydatki na armię, które dopiero rozpoczęliśmy, bardzo już napinają finanse publiczne. Ja po prostu głęboko jestem osadzony w, w takiej diagnozie, że albo transfery bezpośrednie, albo usługi publiczne. Jeżeli mam do wyboru tylko te dwie ten, te, ten wybór między jedną a drugą opcją. Wolę usługi publiczne, ponieważ to jest rozwiązanie bardziej państwowe, mimo, że ono w sposób bezpośredni nie daje takiego poczucia obywatelom, że tutaj dokona się jakaś radykalna zmiana, ale wierzę, że docelowo to to jest ścieżka, w którą powinniśmy iść, bo to jest ścieżka służąca temu, że polskie państwo naprawiać, a nie bypassować, do czego służą transfery, transfery bezpośrednie. I tu mam tak naprawdę największą zagłoskę i uważam, że to w ogóle będzie ważny punkt sporu w nowej koalicji. To znaczy sporem nie będzie to, czy Politykę socjalną, bo dzisiaj, tak Marcin powiedział, jest bardzo mocne przekonanie w ogóle całego establishmentu i gospodarczego, że trzeba odejść od neoliberalizmu, bo on się kojarzy jak najgorzej. To jest jakiś taki, już jakby nie ma obrońców neoliberalizmu w Polsce, chyba poza Leszkiem Balcerowiczem. Natomiast faktycznie będzie pytanie o model, czy idziemy modelem kontynuacji transferów bezpośrednich, czy celujemy sobie jakieś poszczególne grupy, które uważamy, że są poszkodowane i im celujemy. Poszczególne zastrzyki finansowe, czy raczej idziemy w stronę usług publicznych, bo pewnie zjeść ciasko i, i, zjeść ciasko i mieć ciasko to są, to są opcje po prostu nie do pogodzenia. Dobrze panowie, to na koniec w takim razie, bo mamy jeszcze parę minut, chciałem zapytać krótko o jeden ważny element z obozu Zjednoczonej Prawicy, który jest cały czas na scenie politycznej czyli prezydenta Andrzeja Duda, bo wydaje się, że dzisiaj okazuje się, że funkcja prezydenta jest dosyć istotna i nie jest tylko strażnikiem rzędola, ale dosyć istotnym graczem. Do tej pory jednak był nieodzownym elementem szerszego obozu. Dzisiaj pozostaje w dużej mierze sam. Chciałem na koniec zapytać, jaką odegra jeszcze rolę do tego 2025 roku, jak się będzie orientował na waszym zdaniem na nowy obóz rządzący, czy będzie hamulcowym, czy postara się gdzieś znaleźć jakiś złoty środek, jak to widzicie w kontekście chyba ważnego patrzenia w ogóle na strategię prawicy w następnych latach? Marcinie. Przynajmniej na ten moment Andrzej Duda nie, nie zdradza jakichś sygnałów wolty ideowej, to znaczy powiedział wprost w przemówieniu, w takim wystąpieniu medialnym po wyborach, że tradycja nakazuje przekazania tej misji tworzenia rządu partii zwycięskiej, więc, e, więc widać, że po prostu e, tam, gdzie PiS jeszcze będzie mógł coś zrobić, czy, czy, czy to okno, konstytucja mu otwiera, no to tam prezydent czy... Nie będzie przeszkadzał. To jest zupełnie naturalne, zdziwiłbym się, gdyby, gdyby działał inaczej. Na, na koniec dnia jednak najważniejsze jest to, jaką spuściznę chce po sobie Andrzej Duda zostawić. Wielokrotnie był kuszony, żeby być tym prezydentem, który jednak jest samodzielny, jest inny od PiS zwłaszcza że ma drugą kadencję i buduje swój wizerunek pod jakieś rzekome przyszłe stanowisko międzynarodowe albo europejskie. Ale, ilekroć Andrzej Duda próbował iść w tym kierunku i coś wetował niekorzystnego dla PiSu Regionalnej Izby Obrachunkowej, na przykład, czy, czy, czy kwestie reformy w wymiaru sprawiedliwości, nie, nie głosował dokładnie tak, jak chciał Jarosław Kaczyński, no to początkowo był do tego jakby przekonywany, a następnie z niego drwiono. Tak? że ho, 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 Andrzej, jednak tam się złamał. Więc myślę, że on już te wnioski wyciągnął, że dwa lata nie zrobią z niego polityka europejskiego, pro demokratycznego i, i zmarzą to wszystko, co wcześniej dziś tam się do niego po drodze przykleiło. Sądzę, że właśnie ta droga, czyli polityka prawicy, który będzie na wetował liberalizację prawa aborcyjnego, jest tym, co po Andrzeju Dudzie zostanie, czyli jednak lekki, hamulcowy chociaż zakładam, że z biegiem czasu może być to po prostu coraz trudniejsze osobiście i coraz bardziej osamotnione może się czuć prezydent i jego obóz i w jakichś aspektach będzie ulegał, będzie próbował zrobić takie wrażenie, że no jednak jest prezydentem wszystkich Polaków, nie drwie, chciałbym, żeby tak było, ale w tych kwestiach tożsamościowo ideowych jest nadal Andrzejem Dudą i tak bym stawiał, że te rzeczy, które są państwowe, socjalne, nie wiążą się bezpośrednio z etyką, na przykład, mogą być częściowo akceptowane ze strony Andrzeja Dudy i nie będzie blokował pomysłów opozycji, ale tam, gdzie, gdzie swoją tożsamość będzie chciał ugruntować na następne lata, będzie nadal tym samym człowiekiem. Każda inna opcja, czy nadzieja na to, że on się zmieni, są. Moim zdaniem płonne, bo ludzie tak nie działają po prostu i nie wiem, co miałby prezydent Andrzej Duda osiągnąć, ponad chwilowe zaakceptowanie salonu i mediów liberalnych, które tak naprawdę wynikałoby z pogardy wobec tego, że jednak uległ. Pawła, dwie minuty. Ja krótko zgadzam się z diagnozą Marcina, że Andrzej Duda zapewne będzie pewnił, pełnił funkcję takiego, takiej opozycji, ale raczej konstruktywnej, a nie totalnej. W tym sensie, że po prostu będzie wetował tylko te ustawy, które będą miały taki mocno, być może progresywny, antykonserwatywny wydźwięk, a. A pozostałe, nie wydaje mi się, żeby miał taką ochotę po prostu iść na takie totalne zwarcie, bo też zależy mu po prostu osobiście na tym, żeby przejść jakby do historii, jako nie prezydent hamulcowy. Tylko jednak ja widzę w nim taką bardzo mocną, e, wydaje mi się, że to jest u każdego prezydenta, takie poczucie, żeby właśnie być na tym. Prezydentem wszystkich Polaków, żeby ludzie mnie zapamiętali jednak jako nie prezydenta pisowskiego, tylko prezydenta Polski. Oczywiście bardzo trudno jest Andrzejowi Dudzie to pewnie swoje marzenie zrealizować, ale już druga kadencja i dużo większa asertywność Dudy wobec swojego obozu pokazywały, że jednak tam pewna, skoro był w stanie być asertywny wobec pis wówczas, to też myślę, że będzie w stanie w niektórych kwestiach jakby zaakceptować pewne kierunki, które. Proponuje pozycję oczywiście też wszystko zależy od opozycji, jak opozycja jego będzie traktowała. Znaczy, jeżeli będzie go traktowała jako integralną część obozu prawa i sprawiedliwości i, i jakby będzie odmawiała jakiejkolwiek współpracy, to naturalnie to będzie wiązało się z reakcją. Ale, ale myślę, że Andrzej Duda jest tym politykiem związanym z obozem Zjednoczonej Prawicy, który akurat u którego widzę taką przynajmniej. Częściową otwartość na jakąś częściową współpracę z opozycją, która dzisiaj przestaje być opozycją, a stanie się koalicją. Natomiast dla mnie podstawowe pytanie też będzie takie: czy Andrzej tutaj będzie chciał zawalczyć po zakończeniu drugiej kadencji o fotel prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Kaczyński już dawno temu ogłosił, że będzie to jego ostatnia kadencja na tym stanowisku, i w związku z tym kiedy będzie kończył um, swój mandat szefa pisu Pytanie pojawi się, kto będzie go następcą. Być może to będą zupełnie, być może na dzisiaj ta spekulacja jest zupełnie jeszcze abstrakcyjna i bo bardzo daleko jest do oddania władzy przez Kaczyńskiego. Ale wydaje mi się, że Andrzej Duda ma teraz dwa lata na to, żeby pokazać prawicowym wyborcom, że to, jest, że to może być następca Kaczyńskiego. Jeżeli by taką ambicję miał, to też ona będzie wpływać na w ogóle te jego ostatnie dwa lata prezydentury, które być może okażą się najważniejszymi dwoma latami i pytanie właśnie, czy jeżeli Andrzej Duda miałby taką ambicję, bo przecież po zakończeniu drugiej kadencji przecież będzie młodym człowiekiem i być może ma, będzie miał jakieś ambicje jeszcze partyjne, a przecież nie ma też naturalnego lidera po Jarosławie Kaczyńskim, pewnie Matosz Morawiecki, z, który twarzuje teraz tej porażce PIS-u, nie jest naturalnym kandydatem, innych też nie widać, więc być może będzie chciał zawalczyć, tylko pytanie, czy to będzie oznaczało, że w takim razie skoro chce zawalczyć o prawicową o prawicowy rząd dusz, to muszę być tak twardy, jak wcześniej był PiS, czy może jednak on podejmie decyzję, że skoro chcę zawalczyć o prawicowy elektorat i być szefem PiS-u, to muszę właśnie prowadzić tą politykę nieco inaczej. To jest dla mnie znak zapytania, ale niewątpliwie kluczowe pytanie brzmi, czy Andrzej Duda w ogóle ma przed sobą taką, taką taki dylemat i takie pytanie mu krąży po głowie, czy chciałby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Pytanie, czy oczywiście Jarosław Kaczyński też by go zaakceptował, skąd inąd wiemy, że nie jestem sopuliczny Policzynela że relacje między nimi nie są dobre pytanie, czy Jarosław Kaczyński by chciał po prostu namaścić swojego następcę, czy jednak weź w rolę kogoś, kto po prostu wycofuje się i no. sami wybierzcie, a ewentualnie wam raz na jakiś czas Sulejówka coś podpowiem. Czasem trzeba dokonać politycznego morderstwa, żeby wybić się i potwierdzić swoją niezależność, więc kto wie, czy prezydent Andrzej Duda by o takie namaszczenie prosił. Dobrze, skończy, skończy, skończył nam się już czas, chociaż tematów i refleksji jeszcze pewnie bardzo dużo siedzi nam wszystkim w głowach, pewnie będziemy to jakoś kontynuować, między innymi na łamach klubu Jagiellońskiego, więc tam zapraszam, do 26 też można wspierać wydanie naszego pisma presję i otrzymać papierowe i elektroniczny egzemplarz. Ja dziękuję, z nami był Marcin Makowski. Dzięki. I Paweł Musiałek. Dzięki. A ja nazywam się Bartosz Brzyski i zachęcam do śledzenia naszego YouTube'a, podcastów i portalu właśnie. Do zobaczenia. Kłaniam się.